Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, śpiewała kiedyś Madonna PRL-u. Tony Scott jest jak widać fanem nie tylko Denzela Washingtona, którego z uporem maniaka zatrudnia do co drugiego swojego filmu, ale i naszej swojskiej Maryli. Niepowstrzymany to bowiem historia pociągu, który pruje przez Stany Zjednoczone wyładowany groźnymi substancjami i nie słucha się poleceń zawiadowcy, stanowiąc tym samym śmiertelne zagrożenie. Uciekający pociąg Konczałowskiego to nie jest. Metafizykę zastąpiła zimna kalkulacja. Plan jest prosty. Chociaż pociąg wyjechał z toksynami, ma wrócić z forsą. Amanda Seyfried była do tej pory traktowana niczym strach na wróble, dzięki któremu inne panie wyglądają lepiej. To nie ona, a Megan Fox miała zabójcze ciało, to nie ona, a Meryl Streep wyła Mamma Mia. By zemścić się na rodzinie wieścim, wykorzysta teraz wszystko, czym obdarzyła ją natura, chirurgia plastyczna i charakteryzatorzy. Swe wyłupiaste oczęta rodem z japońskich animacji wykorzysta, by usidlić ulubionego rudego milfa Ameryki, Julianne Moore. To w tym starciu będzie lepszy, wiedzą ci, którzy obejrzeli francuski oryginał. Nie ma nic prostszego niż wyżywanie się na polskich komediach romantycznych. Robi to każdy średnio rozgarnięty nastolatek, zostawiający komentarze na Filmwebie. Ba, czasami nawet robią to sami aktorzy owych filmowych produktów w wywiadach. Zamiast więc znęcać się nad filmem, proponujemy wam refleksję natury ekonomicznej. To w końcu śniadanie do łóżka i tym podobne napędzają polski przemysł kinematograficzny i sprawiają, że widzowie ponownie ruszyli masowo na polskie produkcje. Tak więc, drodzy widzowie, zamiast wyżywać się na Bogu Ducha Winnych młodzieńcach i ładnych dziewczynach, które próbują zarobić na sushi i modną torebkę, obejrzyjcie sobie jakiś film Królikiewicza, a od razu będziecie chcieli, aby ktoś wam podał śniadanie do łóżka. Jak głosi mądrość ludowa, filmy o zwierzątkach, szczególnie o tych, które nie gryzą, nie śmierdzą i nie pożerają siebie nawzajem, ale uśmiechają się przyjaźnie do dzieci, świetnie się sprzedają. Były już disco robaczki, był rysi spółka, były psy i koty, a teraz czas na myszy. Tym razem gryzonie, które człowiek z uporem maniaka morduje, kolonizują wyobraźnię bezbronnych dzieci. Wystarczy powiedzieć, że zamiast pociesznych animacji marzy nam się krwawa baśń w stylu Winnie Pig o tym, jak myszy zjadły króla popiela. Jak wiadomo, w filmach o biednych imigrantach niewiele jest śmiechu, pogody ducha i ciepłego jedzenia. Dlatego tak trudno się je ogląda, a z seansu wychodzi się przybitym. Dystrybutor Paraiso Travel zdawał sobie z tego sprawę, więc na plakacie umieścił hasło „Seks, miłość, nadzieja i przemoc”. Zgadza się co do joty, a że w filmie występują co najmniej trzy urodziwe i młode aktorki, które chętnie eksponują swoje wdzięki, oglądanie filmów Simona Branda może sprawić trochę radości. Teraz już wiemy, skąd tyle nagród widowni na międzynarodowych festiwalach. Wbrew tytułowi, nie jest to kolejna podróba słynnego Egzorcysty. Film niemile zaskoczy wszystkich tych, którzy spodziewają się plfocin ektoplazmy, krucyfiksów zamienionych na dilda i katolickich księży, zabawiających się z młodymi, niewinnymi ciałkami w rytuałach zwanych z dawna wypędzeniem demona. Dziś w tabloidach ochrzczonych mianem afery pedofilskiej. Ostatniemu egzorcyzmowi bliżej jest do przygód Muldera i Scully z serialu z Archiwum X lub Frankowi Blackowi z Millennium. Jeżeli jesteście fanami tych seriali, film zapewne przypadnie wam do gustu. Kiedy wyjście przez sklep z pamiątkami trafiło do kin na zachodzie, mało kto zajmował się tam wartością artystyczną dzieła Banksiego. Wszyscy chcieli wiedzieć jedno, czy ten film to prawdziwy dokument, czy też Banksy zrobił sobie jaja. Zdania są podzielone. Historia wydaje się nieprawdopodobna, ale z drugiej strony, od czasu kiedy obsikiwanie murów sprejem i wlepkami podniesiono do rangi sztuki, nic nas już nie zdziwi. Wy prawdziwość filmu będziecie musieli ocenić sami. Tak jak nie każdy recenzent Filmwebu jest fanem Zmierzchu i Mrocznego Rycerza, tak nie każdy policjant musi być od razu brudnym Harrym. Bohaterowie Policji Zastępczej wyglądają może na biurowych matołków, ale gdy miastu grozi niebezpieczeństwo, wymieniają kubki z kawą na pistolety i ruszają do boju. W dodatku jeden z nich ma za żonę Ewę Mendes, za co należy mu się specjalna nagroda imienia Hugh Hefnera.
Mamy nadzieję, że komedia Adama McKaya okaże się na tyle zabawna, że po premierze nikt nie będzie chciał pisać na murach HWDP zastępczej. Czasem mi tak wychodzi, że pościskam.